X2 na MSP. Hit czy kit? Dużo osób w momencie dowiedzenia się o powstaniu teamu X2 wręcz umierało z cringe'u. Jak wy do tego podchodzicie? Podzielcie się koniecznie w komentarzu, a ja przechodzę do wyszukiwania członków teamu X2 na Movistar Planet. Zapraszam. Zanim zaczniemy, chciałabym zaprosić was na losowanie na cokolwiek z kolekcji Drip. Jedyne warunki, które trzeba spełnić, aby wygrać coś z kolekcji Drip, to napisać jakikolwiek komentarz wraz z twoim nickiem z MSP, polajkować ten film oraz zasubskrybować ten kanał, bo inaczej wylosuję kogo innego. Siedzisz na starym, nudnym stołku, który lata swojej świetności miał jeszcze przed twoimi narodzinami? Siedział na nim twój ojciec, dziadek, ciotka, brat i pies, a teraz ty siedzisz na nim kilka godzin grając w MSP czy Star Stable. Pora więc wymienić swój stary fotel gamingowy na nowy. Diablo Jets to wybór, który jako pierwszy powinien przyjść ci do głowy. To najwygodniejsze fotele, jakie istnieją dla twojej głowy, pleców, ramion, nóg, a i twoja babcia będzie bardzo zadowolona. Osobiście zaufałam firmie Diablo Chairs i przyznam, nie zawiodłam się wcale. Jeśli chodzi o mój wybór fotela, wybrałam czarny model X-Horn z dedykowanym dla mnie napisem Bazookę. Każdy z modeli Diablo posiada bardzo dużo różnych regulacji, abyście sami mogli dostosować jak najwygodniej wam się gra. Tutaj jest regulacja oparcia, możecie się nawet położyć. Tutaj regulacja podłokietników. No i oczywiście regulacja góra-dół. Jak widzicie, Diablo Chairs posiada naprawdę mega wypasione fotele, które nie dość, że są naprawdę ładne, to jeszcze super wygodne. Wejdź na wyższy poziom gamingu i postaw na Diablo Chairs. Wejdź w pierwszy link podany w opisie. Dodatkowo teraz wybrane modele X1 Aqua Blue oraz Candy Rose. No dobra, więc co, jesteśmy na Movistar Planet i tak jak w poprzednich odcinkach szukaliśmy na przykład ekipy Freeza czy Teamu X, oczywiście tego Teamu X1, tak również w tym będziemy szukać członków Teamu X2. Główną twarzą Teamu X2 jest Natsu, więc myślę, że to od niej zaczniemy. Ona generalnie miała dosyć sporą aferę. Na pewno o niej słyszeliście, bo było bardzo o niej głośno. O, widzę, że mi jej nie wyszukuje na MSP, czyżby to jest zbanowane słowo na MSP? Jeżeli to jest zbanowane słowo na MSP, to ja naprawdę będę ryczeć ze śmiechu. Ale widzę, że Natsu w ogóle nie wyszukuje na MSP. Co mnie trochę dziwi, bo kurczę, nie wiedziałam, że to może być jakieś zakazane słowo, czy coś w tym stylu. Zobaczę sobie, czy kratkuje mi, jak na przykład w statusie napisze Natsu. Nie, nie kratkuje. No to faktycznie dziwne, że w ogóle czegoś takiego mi nie wyszukuje, że mi Natsu nie wyszukuje. No dobra. Dobra, następną osobą jest Papa Smurf. Shio. To jest ten Minecraftowiec były. No i Shio faktycznie kojarzę, bo kiedyś tam oglądałam Minecrafta, no to on faktycznie tam się udzielał. No i już nam wyskoczyło sporo tych Shiów. Tu sobie troszeczkę obejrzymy. Pierwszy nam wyskoczył tutaj z 8 poziomem. Zobaczmy sobie, obczajmy jego profil. Wow. Ching Chang. Dobra, kogo ma w serduszku? O Boże. Bad Boy 1, 2, 3, 4, 5, 6, Wilk level 100. Wow. Okej, okay, Shio kocha chłopaka i ma w najlepszych przyjaciołach jakąś czoko ciasteczko. Okej. Okay. Oraz Cyoko. Okej, okay, mamy Shio dresiarza. Zobaczmy sobie jego. O! I on chyba został zablokowany. Chociaż nie. Nie wiem, co tu się stało. On ma chyba tylko konto na Movistar Planet 2 i jak widzicie, nawet jego Movistar mi się nie wyświetla. Nie wiem dlaczego, ale Movistar Planet dzisiaj jest mega zlagowane. Nie wiem, co się dzieje, czy oni coś aktualizują. Chciałam powiedzieć, że coś aktualizują, ta. Dobra, przejdźmy dalej. I dlaczego tutaj wyświetlają się jakieś dziewczyny? W ogóle ja nigdy nie rozumiałam tego fenomenu zakładania kont w stylu, nie wiem, Adrianna Skon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, albo tego typu konta. Wiecie, że jakby nazywacie się swoim idolem. Rozumiem, że można kogoś mega kochać, ale moim zdaniem lepiej wymyślić własny nick niż no robić taki powtarzalny właśnie jak Adrianna Skon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, albo Adriana Grande, coś tam, nie? Co to jest?
with Casper and get some money. Ej, zobaczcie, on nawet jak zakrywa te oczy, to on ma takie wyłupiaste i ma czerwone wręcz te usta, bo jakaś krew na nich była. Patrzycie sobie tutaj tak na movie star, no nie? Wszystkie są takie uśmiechnięte, takie normalne, a tu nagle takie coś. Dobra, dosyć już tego Shio, mamy jeszcze dużo członków ekipy. Dalej jest Monia Kociołek. Dzieło sztuki, które chcesz polizać! Dobra, to ja wpiszę po prostu Monika Kociołek. I pierwsze, co nam się wyświetla, to Monika Kociołek w wersji mini Mike. No nie będę na to wchodzić, bo już widzę, że to nawet nie ma poziomu, więc nie ma konta nawet na Movistar Planet 1. Pójdźmy sobie może gdzieś dalej. Czemu jest tyle Moniki Kociołek z Movistar Planet 2? Dlaczego nikt nie zakłada jej konta na Movistar Planet 1? Może tu jedna osoba tworzy te wszystkie konta Moniki Kociołek. Dobra, wejdźmy sobie na jakąś... no jakikolwiek profil. Monika Kociołek Liza 1234. Jestem Monia Mówi Monia Liza. Dzieło sztuki, które chcesz polizać. Które? Dobra, już widzę... przedział wiekowy fanek Teamu X2. Zobaczmy sobie na profil, może jednak coś na tym profilu zostało opublikowane. Best Friends! Wow, dzieło sztuki. Jest nawet film. School. Aha. Aha. Super, mega, pozdrawiam serdecznie i życzę dalszego rozwoju. Dobra, czy Monika Kociołek ma jakąś listę życzeń? Nie ma żadnej listy życzeń, dobra, dajmy jej coś. Może potem na kanale Teamu X2 pojawi się jakiś unboxing prezentów od widzów i tam będzie mój prezent, zobaczycie. No nie, czemu Movistar Planet mi się zwiesiło? Dobra, co damy Monice Kociołek? O, można, wiecie co jej możemy dać? Kociołek! Dobre, ale jestem tutaj zabawna, musicie wesprzeć ten kanał. Dobra, skoro to jest Mona Lisa, jak sama to mówi w piosence, to może by dać jej jakiś obraz do pokoju, co myślicie o tym? Dobra, dam ci, kurczę, obraz loda, proszę bardzo, Mona Lisa, możesz lizać loda. Siema. Wpisujemy dalej, kto jest tam dalej? Piechu? Kto to jest Piechu w ogóle? Ej, co? Ja nawet nie wiem, jak on wygląda. Niech Movistar Planet posłuży nam na to, jak w rzeczywistości wygląda Piechu. Dobra, z tego co widzę, to Piechu to chyba pies, bo z Piechu Miechu Girl suczka. Chyba to jest jakiś pies, tak mi się wydaje. Z brązową sierścią, tak jak widzę, bo większość tutaj ma brązową łepetynę, no to chyba z brązową sierścią piesek. No dobra, jak Piechu to jest piesek, to nie będziemy z pieska się śmiać. Jedziemy dalej. Dalej jest Czaro. Czaro Nykiel. Czoru! Czaro! Ja tylko kojarzę go z tego, że on wrzucał tą piłkę do kosza i tylko z tego go kojarzę i z tego, że w piosence ma Czoru! Nie mam pojęcia, kto to jest naprawdę. Czaro Biało, Czaro Ekstra, Czaro Team X, Czaro Team X2. Dobra, wejdźmy tego Czaro z Teamu X2. 7 dni, 7 fur, w każdej furze 7 dni. Co? To się nawet nie rymuje. Napiszmy do Czaro. Hej Czaro, sam piszesz swoje teksty, bo jak tak, to są naprawdę... Mam nadzieję, że no myśli się, o co chodzi. Po Czaro jest, uwaga, Julia Żugaj. Co to jest w ogóle? Ej, co? Jak on to zrobił, że on w tle ma takie coś? Ja też takie chcę. Dobra, mamy Julia Żugaj Ekstra, Julia Żugaj jakieś... O, to jest Julia Żugaj, poznaję. Tak właśnie ona wygląda na Instagramie, identycznie. To od razu wiedziałam, że to ona, to jest jej konto na pewno. O, filmy, patrzcie, skok w niezna... Lody ekipy! Team X2 reklamuje lody ekipy, to ciekawe, dobra, zobaczmy sobie ten film, bo on musi być dziełem artystycznym. Jakaś laska się posuwa. Tutaj inne... Aha. Nie polecam, lody ekipy wyglądają inaczej. 1 na 5. Aha! I co jest? Dlaczego? Dlaczego? Dobra, chcę zobaczyć lody ekipy odcinek 2, bo może ja po prostu... No patrzcie, ja zaczęłam dopiero od 3, to może po prostu ja nie wiem, o co w tym chodzi, nie? Dobra, lody ekipy odcinek 2, jedziemy, kochani. To żabka? No chyba nie! Nie, ona skacze! Ha, czyli... Ej, nie! Lody ekipy spowodowały, że jakaś dziewczynka rzuciła się na ulicę. Dobra, zobaczmy lody ekipy 1 i spadamy z tej Julii Żygaj. Idziemy po lody ekipy. Tak! Gdzie ta żabka? Na dachu. Okej, w następnym odcinku.
tej żabki nie było na dachu, to postanowiły, że pójdą drogą na skróty i rzucą się na ulicę. Dobra, słuchajcie, ja powinnam zostać komentatorem na MSP, naprawdę, jak zobaczycie jakiś mój komentarz gdzieś pod jakimś filmem na MSP, to dajecie mi grafa, dobra? Umowa stoi. Dalej co mamy? Leksia. Wjeżdżam na grubo, kopara i bewstyk, ja. Yeah. Leksiu to jest ten śmieszny grubas. O, właśnie, on tak wygląda. I widzę, że on ma chyba najmniej fanów, a to dziwne, bo zawsze każdy lubił Leksia i jak się Team X2 pojawił, to właśnie każdy lubił Leksia, a innych nie. Innych nie lubili. Ten jest chyba najbardziej podobny do Leksia. Leksiu 10203, bo ma brodę, a Leksiu chyba teraz sobie zapuścił brodę. Nie wiem, a w ogóle ich nie obserwuję. Elo, elo, no siema, gościu. W ogóle wiecie, że Leksiu wziął się przypadkiem w ogóle w Teamie X, bo miało być ich 7, jak ta ich piosenka, ale jednak jest 8, bo właśnie Leksiu doszedł, bo każdy go polubił. No i on też chyba nic nie opublikował. Jezu, a masz chociaż listę życzeń? Ty nawet listy życzeń nie masz. Boże, co za umarłe konto, masakra. No więc co? No to chyba wszyscy byli z Teamu X2. Jeżeli ten film ci się spodobał, koniecznie zostaw kciuka w górę. A jeżeli bardziej interesuje cię moje życie niż pozostałych widzów, to możesz wpaść również na mojego Instagrama. Instagram Bazuczek, jak mnie nie ma na YouTubie, to jestem właśnie tam. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy się już żegnać i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bądź też na Instagramie, jeżeli wpadniesz. Pa, pa!